tle wschód słońca, a my już w porcie i już łapiemy rybki. A wędzisko? No niestety, jeszcze to stare, to dragona, leciutkę. Myślałem, że dragon zdąży przysłać cięższe, ale no niestety, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale dopiero co pojawiliśmy się tutaj, a już pierwsze rybki są. Sprawdziło się to, co mówili, jak ostatnio byliśmy na śledziach, że z rana po prostu jest więcej tych rybek. Tak jak widzicie, ledwo co wstało słońce, a już te rybki się pojawiają, już współpracują. Kolega obok łowi, zamiast obciążenia takiego ma wahadłówkę i no i ciągnie rybę za rybą, no i coś. Spróbujemy, czy w tym jest myk na dzisiejszy dzień. No i znowu, no Kasia, weź pokaż. Kolejny, aż wstyd przy nim łowić. Założyłem zamiast obciążenia rybekę i już coś jest, a jedna się spięła. Ale jest, ale za pierwszym zarzuceniem od razu jest, może trochę brzydko zapięta, ale jednak zastosowanie takiego myku daje radę. Zobaczcie, kolega, o, ale mały, 5 na raz. No, a czekaj, pokaż jak to masz. Coś takiego. O. Za małych haczyków na śledzie. Zobaczcie, to już jest taki duży haczyk, a ten pysk śledzia jest ogromny. No, także spokojnie, wiecie, nawet jakby taki 12 mm haczyk mieć, 15 śmiało też wejdzie, także naprawdę nie ma co miniaturek stosować. godzina 9, od 3 godzin mniej więcej jesteśmy na rybach, koło mnie stoi Adam. Adam no, był troszeczkę przed nami, jakieś 15 myślę minut, bo tak ty byłeś już za 15:06. Za 15:06, wy weszliście jakoś o 6. Słuchaj, jak ten dzień dzisiaj, udany dla ciebie? No bardzo udany. Pogoda też dopisała, niektórzy narzekają na wiatr, deszcz, ale jestem zwolennikiem fali i deszczu. No, ryba wtedy lepiej chyba żeruje. Zawsze tak jest, ze śledziami, z belonami, no z wszystkim w ogóle generalnie. Ale to było zauważalne, że jak słońce wyszło, to troszeczkę więcej tych ryb się pojawiło. To te nasze błyskotki zaczęły dopiero świecić, czy to takie... No, zgadza się, zawsze te haczyki są przyozdobione jakimiś tam kulkami, czy jakieś tam złote, srebrne, żywe haczyki. Jak najbardziej, one są widoczne, woda jest bardziej klarowna, no, ryba wtedy oczywiście je bardziej widzi, no i widzieliśmy skutki. Prawie wszyscy na choinkach 5 sztuk śledzi, prawie co rzut, tak samo ty miałeś. No i generalnie na każdej głębokości. No właśnie, bo o to też chciałem spytać, bo byliśmy poprzednio i one w zasadzie żerwały tylko przy dnie. I ja akurat miałem to miękkie wędzisko i miałem strasznie duże problemy, żeby to dno tam czuć, ale dzisiaj żerowały no, w toni i wszędzie. Jak gdziekolwiek kto rzucił, to miał te rybki. No weszła duża ławica. Jak ławica odchodzi, nie wiem, pozostały śledź, nie wiem, staje przy dnie, no tak to wygląda, tak? Jeżeli jest ławica, tak jak powiedziałeś, każda głębokość, nawet po metrze, jak opada już twoja choinka, twoja tym bardziej była bardzo lekka, no to miałeś brania praktycznie na każdej głębokości. Jeżeli ta ławica odejdzie, pozostały śledź prawdopodobnie zawsze trzyma się dna, bliżej tutaj tej latarni, no i rezultaty były takie jak na początku. Ty no, nie potrafiłeś złowić nic, bo twoja przywieszka no, po prostu nie trzymała się dna, nasza trzymała się dna, no i zbieraliśmy wszystko z dna generalnie. Dobra, jakie są według ciebie najlepsze okresy tutaj na te władysławowskie śledzie? No przede wszystkim godziny poranne, chociaż mi się zdarzyło, że już przyjeżdżałem tutaj z żoną, z dziećmi o godzinie 13, 14, 15 i też łowiłem ładne śledzie. 3 dni temu byliśmy z żoną, z dziećmi, złowiliśmy ponad 30 sztuk tubisów, akurat brały tubisy, jeden śledź i same tubisy, sporadycznie stynka, ale generalnie no ranne, poranne, kwiecień, tak jak teraz, końcówka marca, kwiecień, chociaż zdarzało się, że już łowiliśmy śledzie w styczniu. Myślisz, że to jest uzależnione od temperatury wody bardziej, czy właśnie od pory roku? Trudno powiedzieć, powiem ci. To jest generalnie mój trzeci rok na śledzia, bo pochodzę z województwa wielkopolskiego. No i tutaj przyjeżdżam, powiem ci, no tak jak powiedziałem, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. W zależności, jeżeli nie ma zarybień, okresów ochronnych lub akwenie zamknięte na śledzia, trudno powiedzieć co do pory roku, wiesz, bo nigdy nie łowiłem na jesień śledzia. Zawsze takie początki roku łowiłem. Przeważnie kwiecień, marzec, maj. Trudno powiedzieć. Dobra, dzisiaj próbowaliśmy te nasze śledzie mierzyć, bo wymiar ochrony to jest 18 cm. Tak, i próbowaliśmy je mierzyć i no wszystkie właśnie miały. Nawet te małe, które nam się wydawały, że są po prostu małe, niewymiarowe, które wcześniej wyrzucaliśmy, jak wzięliśmy do miary, no to po prostu okazywało się, że mają to tam 19, 20, 21 cm. Słuchaj, a często się zdarza, że wchodzi ławica małych śledzi? No tak jak sam mogłeś zauważyć, to nie ma chyba różnicy tak naprawdę. Wchodzi cała ławica, w każdej ławicy będą i duże śledzie, i małe, i drobnice. No. Tak jak z innymi gatunkami ryb. No a śledź, no to można, no widziałeś na choince i miałeś i duże sztuki, i małe sztuki. Ciężko powiedzieć, ciężko się określić. No. Dobra, słuchaj, według ciebie takie najlepsze wędzisko do połowu śledzi w porcie, jaki ciężar wyrzutowy powinno mieć? No minimum te 20 gram, powyżej 20 gram ołów, tak? Bo ten ołów widziałeś, no ma wadę, że przy krętlikach często się one wyłamują, ukręcają. Dziwne to jest, tak? Jest wiele firm na rynku, no ale nikt temu jeszcze nie podołał. Są różne właśnie, wczoraj widzieliśmy właśnie, rozmawialiśmy na ten temat z innymi wędkarzami. Każdy miał różne gatunki ołowiu, a ten ołów często się niestety ukręca, tak? Też widziałeś u mnie dzisiaj, nie wiem czy widziałeś, też 2 razy kulki ołowiu się wykręciły, łamały przy krętliku. No ale myślę, że wszystko tak, zmierzając do twojego pytania, wszystko powyżej 20-25 gram, tak? Generalnie ciężar na pewno do wyrzutu wędki do wędziska, do pory, do wiatru i do falowania, tak? Jeżeli jest kapitalna pogoda, nie ma fali, to nawet taką łzą waga 20 gram możesz spokojnie połowić, bo ona spokojnie opadnie na dno i czujesz każde palenie śledzia. Na twojej wędce to było bardzo fajnie czuć, tak? Wędka bardzo delikatna, do 21 gram, a mimo tego, wiesz, jak ta łza delikatnie opadła na dno, każde uderzenie śledzia czułeś pojedynczo. Znaczy się, wiesz, to bardzo fajne właśnie to czucie na tej mojej wędce, ale no to jest, ma bardzo dużo minusów, wiesz, pojawił się wiatr, z plecionki się zrobił balon. Od razu odchodziło. Od razu był koniec. Ja miałem prawie 40 gram, mam przywieszkę blachę plus ołów, tak? No i widziałeś, ona gwałtownie uderza w dno, idzie w dno, no i... Są wyniki. No. Dobra, czyli tak reasumując, potrzebujemy wędzisko, które ma tak powiedzmy 30-60, tak, powinno mieć, no, nie? Twój kolega ma no, fajne wędzisko. No, ale to też wiesz, no, do 30 gramów, no, to jest też bardzo miękkie. Ta akcja właśnie, ono właśnie powinno być twarde czy bardziej miękkie do śledzia? Powiem Ci tak, szczytówka, jeżeli... Kiedyś się przyjęło taką, jak oglądałem wiele filmów na YouTube, tak? Ta metoda taka pikerowa, tak, na doszach, góra-dół, góra-dół. Teraz wędkarze no, zauważają, że jednak jeżeli się prowadzi tą choinkę bliżej dna, nawet jeżeli ołów tak się wlecze wolno i przy bardzo delikatnej pracy szczytówki, sam widziałeś, rezultaty są kapitalne, tak? Jeżeli szukasz ryby, tak? To na pewno akcja i połów jest dużo lepszy niż takie pikerowanie, tak? Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie tego, co jest pomiędzy tym ołowiem a tą naszą wędką, czyli ten nasz zestaw 5 haczyków. Czy zauważyłeś, że są jakieś różnice, jeżeli chodzi o kolorystykę, czy bardziej srebro i tak dalej? No na pewno złoty. Ja mam się akurat z czerwonymi przywieszkami, kulki. No na pewno 5 haczyków, tak? Bo w zestawach często jest 6. Pamiętajmy to, że przepis dopuszcza choinkę o 5 haczykach. Zdarza się, że koledzy mają 6, ale ucinają, tak? 6. No na pewno złoty i coś srebrnego. Na pewno coś, co jest, będzie apetyczne dla ryby, tak? Ciekawe dla ryby, zaciekawi ją. Bo dlaczego na przykład ja często używam srebro i czerwień, taką jaskrawą czerwień, bo często idzie też tutaj właśnie złowić i bardzo ładną belonę w maju i bardzo ładnego konia. Nawet teraz ostatnio koledzy łowili na choinkę o konie. No, jeszcze pokazywaliśmy pyszczek śledzia, jest bardzo duży, czyli te haczyki mogą być też duże. No ja miałem haczyk teraz 8, ty miałeś ile? 10, 12? No to chyba koło dychy było. No to haczyk jest naprawdę duży, a dzisiaj zdarzyło mi się wiele razy, że używałem, bo po prostu tak głęboko było popnięte. Tak? No spokojnie nawet ten haczyk 6, 4. Czyli z haczykiem możemy poszaleć, tak, bo tutaj na poprzednich naszym odcinku o śledziach to żeśmy też testowali te haczyki i tam chłopacy właśnie wybierali jak najmniejsze haczyki, bo stwierdzili, że to będzie strzał w 10. Ryba często się wypina, nawet jeżeli masz już pierwsze uderzenie śledzia, czujesz, no, na przykład jak masz miękką szczytówkę, tak jak kolega widziałeś, szczytówka zaczyna Ci drgać, będziesz podrywał kolejne na przykład śledzie, tak? Często jest tak, że przy małym haczyku może się wypiąć ryba. Przy tych większych, moim skromnym zdaniem, ryba się lepiej trzyma. No. Jeszcze takie coś, bo jeżeli już mówimy o tych naszych przywieszkach, to one mają czasami takie włoski długie. Ja to dzisiaj zauważyłem, że te rybki nam skubią te włoski i się nie zacinają, no bo jednak to tam ma parę centymetrów. Jak uciąłem, to po prostu od razu lepiej. Tak samo jest przy dorszach. Tak samo jeżeli przywieszkę dorszową mam, bardzo długą, często właśnie te same końcówki są objadane, tak? U Ciebie, jeżeli tak Ci kolega Andrzej podpowiedział, od razu skróciłeś te srebrne nitki, od razu miałeś rezultaty. No. Dlatego na przykład, jak jest haczyk, zwróć uwagę, przy ozdobienia haczyka góra to jest 2-3 mm poza haczyk, że one łapią, no i od razu zamykają się na haczyku. Wiesz, co je śledź? Powiem Ci, co, drobnicę jakąś małą. Planktony, coś takiego, co w toni chyba bardziej jest, nie? Bo on tak chyba nie żeruje na tych wszystkich żyjątkach, które tam pod nie chodzą, tak jak dorsz na przykład, czy flądra. No, w Londrach wszystko generalnie, od żywego do, no, do padliny, tak? To co znajdzie na dnie. Śledź też myślę, że na pewno bardzo małą drobnicę, bo no i plankton też, moim zdaniem, ale tak się jeszcze nie zaciekawiałem generalnie, co tak śledzie. Nie, bo tak wiesz, właśnie ja się tak zaciekawiłem teraz, no bo co to ma imitować po prostu? Właśnie, to praca, śledź, generalnie reaguje co na barwę, na ruch, bo zapachu choinka nie ma. Nie ma. Słuchaj, teraz tak, jeszcze odnośnie miejsca, bo my się uparliśmy, łowimy na tej główce tutaj tej portowej, przy tej latarni, bo tutaj po prostu zawsze jest najwięcej ludzi, więc idziemy tam, gdzie wszyscy. No ale czy da się śledzia też łowić u nas w porcie, w środku? Nawet przy jednostce tam, gdzie SAR stoi, tam łowili śledzie, też tam kiedyś łowiłem śledzie, ale takie naprawdę pojedyncze sztuki. Łowiłem też śledzia w Gdyni na skwerku Kościuszki, w Gdańsku oczywiście, tak? No, jak najbardziej, w każdym basenie portowym, tylko te ilości śledzia będą dużo mniejsze. No tutaj podchodzą do latarni, tutaj, duże ławice, tak? No nie ukrywajmy, że jak ławica wejdzie, to wszyscy mają po 5 sztuk na choince, no. W głębi portu, przede wszystkim w głębi portu się też nie wchodzi, bo tam jest dużo drapieżnika, tak? Tutaj na przykład we Władku jest bardzo dużo standarczy. Powiedz na koniec jeszcze, ile tego śledzia można wziąć do domu, bo tutaj ludzie wynoszą reklamówkami, no taka reklamówka to tam koło powiedzmy tych 9 kg pomieści, a ile można maksymalnie wziąć? Maksymalnie 10 kg, no oczywiście dla nas wędkarzy to jest śmieszne, tak jak limit dzienny belony, połów belony, 10 sztuk, śledzia też 10 kg. Sam niestety rok temu widziałem, jak dwa piękne kutry koło nas przypływały, no i tam był wyładunek belony, tak. Ja tam się cieszę, rok temu był limit 5, tak. Ja się cieszę, że złowiłem 5, oni to wynoszą workami i skrzynkami. Moim zdaniem mało, tak. To opłaty do uwzględnienia są opłaty w innych krajach, tak, europejskich. No ilość złowionych ryb, limit dobowy to jest bardzo mało, tak. Bardzo mało. Do opłaty rocznej. To jest bardzo mało. Tym bardziej, że śledź jest na mączkę rybną poławiane i poławiane są wszystkie wielkości tego śledzia. Dokładnie, a my mamy mało tego, że mamy limit, to jeszcze mamy rozmiar. No troszkę nie fair oczywiście, ale zawsze coś musi być nie fair w Polsce. Jasne. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten dzisiejszy film. Było bardzo super, połowiliśmy trochę, no i tyle. Także trzymaj się. Dziękuję bardzo. Na razie.